Ktoś jest przeciw? Nie. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Stepnica na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 12. W sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób z terenu gminy Stepnic. Nietrzeźwych z terenu gminy Stepnic. Tak, proszę. Ta dotacja, która jest tutaj proponowana 1000 zł, jest oczywiście już uchwalona w budżecie gminy i wzorem lat ubiegły po prostu potrzebujemy uchwały intencyjnej, żeby móc podpisać porozumienie z Urzędem Miasta Szczecin i realizować dotacje i plany. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania? Dużo mam takich osób, które tam potrzebowały korzystać z takiego. Ale chciałam tylko zapytać, czy najbliższa Izba Wytrzeźwień, to jest właśnie w Szczecinie, nie ma tutaj ponieważ oni tam mają rozmowy z psychologami. Że nie jest to bardzo obowiązki, jak się na szpitale zrzucają. Tak słyszałem kiedyś w telewizji i po prostu jest tak, że panie, czy pacjenci przychodzą do szpitala na izbę przyjęć, a tam jest po prostu izba wytrzeźwień. Jest tyle tych pytań. Czyli lepiej, żeby chyba ta izdebka, jak to się mówi, była. Dobrze, przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywującego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Stepnica? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Stepnica? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Widzę. Czy ktoś się wstrzyma? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 13. W sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. I tu również taka sama sytuacja. W uchwale budżetowej mamy te środki już przyjęte w kwocie 6 tysięcy złotych, aczkolwiek kwota też może być niewykorzystana. Na przykład w 2014 roku była wykorzystana 1200 zł, ponieważ projekt zakłada tak, że tak jak zresztą pani kierownik pisała też w swoim sprawozdaniu, kiedy ma się pomocy społecznej, że jeśli osoby nie przebywają, nikt nie przebywa, to po prostu za to, że trzymają nam to jedno miejsce, zapłacili tam właśnie 10 tysięcy, tak, na podstawowanie kosztu budowy, to wtedy płacimy 100 zł miesięcznie. Natomiast jeśli ktoś przybędzie, to już niestety 500. Nawet jak on będzie 5 dni. Chcemy spróbować tak, żeby może jeszcze ponegocjować i może się tak uda, żeby było proporcjonalne, aczkolwiek pewnie gmina Goleniów nie będzie chętna, żeby pracować. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania noclegowni dla bezdomnych mężczyzn? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę.
Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania noclegowni dla bezdomnych mężczyzn? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzyma? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 14 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami. Proszę Państwa, ja też krótko postaram się powiedzieć na temat projektu przedłożonego Państwu uchwały. Przepisy tej ustawy opieki dziećmi do lat 3 obligują Pana Burmistrza do prowadzenia nadzoru. Natomiast plan nadzoru ustala Rada Gminy czy Rada Miejska w naszym przypadku. W załączniku Państwo tutaj tej uchwały macie określone podstawowe zasady planu nadzoru. Jakkolwiek powiem od razu w ten sposób, że sama ustawa pewne rzeczy nakazuje wprost. I tutaj jak gdyby rozwinięto pewne działania, które należałoby prowadzić naszym zdaniem, aby po prostu ten nadzór wykonywać zgodnie właśnie z tą ustawą. I projekt przewiduje, że nadzór prowadzony będzie raz w roku, czyli inaczej ta kontrola, może tak potocznie mówiąc, postępowanie kontrolne. Raz w roku, natomiast pierwszy raz po zarejestrowaniu żłobka, bo żłobek, jeżeli jest już przygotowany do działalności, uzyskuje wszelkie opinie, podlega zarejestrowaniu u nas, wpisu do rejestru, po wpisie, powinna być ta kontrola naszym zdaniem do 6 miesięcy, ta pierwsza, a potem raz w roku. Oczywiście te kontrole mogą być prowadzone doraźnie poza planem, jeżeli wynika to z jakichś zgłoszeń, czy sami zauważamy pewne nieprawidłowości, to wtedy prowadzimy również kontrolę. Każda kontrola powinna być uprzedzona, czyli osoba prowadząca, przewodnik prowadzący żłobek powinien być na 3 dni przed planowaną kontrolą uprzedzony. W sensie roboczym te dni należy traktować. Nie może być tak, że w poniedziałek idziemy na kontrolę, a w piątek informujemy o tym. Uczciwie postępując, 3 dni robocze wcześniej powinna być ta informacja przekazana. No i oczywiście kontrolujący z ramienia Pana Burmistrza po prostu musi mieć upoważnienie odpowiednie, ma prawo wstępu do wszelkich pomieszczeń, do kontroli tych działań. Jednocześnie jest to powiązane z, jak gdyby z dotacją częściowo, bo również wtedy ustalamy, czy rzeczywiście spełnia rolę swoją właśnie ten żłobek. I tyle, jeżeli Państwo pytania się. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jedna głos. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 15 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. To znaczy, proszę Państwa, planujemy, projektujemy tutaj właśnie tę uchwałę Państwu w ten sposób, że stypendia szkolne, inaczej mówiąc, jest to pomoc materialna, dotychczas były udzielane bezpośrednio przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy. Pani Dorota Bednarka po prostu te sprawy, ten zakres prowadziła. Ponieważ my prowadzimy w tej chwili pewne zmiany organizacyjne w urzędzie, między innymi ograniczające ilość zatrudnienia, musimy w jakiś sposób tą pracę zorganizować, aby po prostu obsługa interesantów i wykonywanie zadań no było sprawne. Dlatego też postanowiliśmy, oczywiście Pani Kierownik o tym wie, Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, że właśnie tego typu zadania, akurat ta pomoc materialna, będzie przekazana, jeśli data wyrazi zgodę, do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
to zadanie w bardzo wielu gminach jest realizowane właśnie przez ośrodki pomocy społecznej. Już dawno, tak? No u nas tak było. Natomiast ponieważ pani Dorota Wygnaszczyk będzie obciążona innymi zadaniami, nie jest w stanie wszystkich tych zadań wykonywać, natomiast po rozmowie z panią Kierowi ustaliliśmy, że ośrodek pomocy społecznej to zadanie może przejąć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o oświadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica. Tak, mam przedstawiony do mnie wniosek, czyli pismo pana burmistrza, który on proponuje, proszę, proponuje, aby obniżyć mu wynagrodzenie o 1500 zł brutto w związku ze zmniejszeniem procesu inwestycyjnego i to ma dotyczyć tego dodatku funkcyjnego czy specjalnego, tak? No i stąd ta uchwała, która tutaj została Państwu zaproponowana. Proszę Pani Basiu. Ja może pierwsza zajmę w tej sprawie. Ja jestem jako radna przeciwna temu. Pan burmistrz się może nie tego, ale jednak pracuje, ma czas nie ograniczony, kiedy trzeba jest zawsze otwarty. Nie są to tak duże pieniądze, a jednak naprawdę dużo dobrej roboty robi. Jednak ja proponuję po prostu, żebyśmy byli przeciwni. Nie wiem, jak tam Państwo. Ja pozwolę sobie zabrać głos. Rozmawiałem z panią burmistrz odnośnie tej propozycji, którą złożył nam pan burmistrz. I uzyskałem taką informację, że pan burmistrz nie korzysta z tak zwanego dodatku na samochód czy kilometrówki. Pokrywa te wszystkie wyjazdy, a jest ich niemało z własnej kieszeni, więc będę też głosował przeciw. Proszę Państwa, że też nie liczą, jeżeli pan pozwoli, to kilka słów. Jakkolwiek może niektórzy z Państwa odbiorą, mamy zastępca broni tutaj w burmistrza. Tak, przyznam szczerze, współpracuję blisko przecież. 12 lat razem pracujemy i wiem, że nigdy pan burmistrz nawet się nie ośmielił, żeby pomyśleć o tym i podpowiedzieć, a może by mi trochę tam kiedyś podwyższył kata. Jakkolwiek rzeczywiście niektórzy radni pomyśleli i w pewnym okresie to wynagrodzenie panu burmistrzowi rzeczywiście podwyższono. No i przez ileś tam lat to sobie funkcjonuje. Jest prawdą, że pan burmistrz nie bierze delegacji. To jest wyjątek, może jedna, może dwa razy w roku. Natomiast pokrywa koszty rzeczywiście z wynagrodzenia swoje. Jak Państwo pamiętacie, w większości jesteście radnymi już ileś lat, to Wy Państwo decydowaliście o udzieleniu absolutorium jednogłośnie, prawda? Co to znaczy? Że oceniacie pracę na rzecz gminy w stopniu najwyższym. I moje takie uczucie, gdybym ja była radną, ale to jest Państwa rzeczywiście wola i postanowicie, jak postanowicie, no każdy z własnym sumieniem i tak dalej, tak jak uważa. Ale ja na przykład tak pozwoliłam sobie troszeczkę powiedzieć z racji tego, że tak jak mówię, pracuję na co dzień i wiem, w jaki sposób pracuję w burmistrzu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? No ja rozmawiałem z panem burmistrzem na ten temat. No, już jakiś czas po złożeniu przez niego tego wniosku
No i wydaje mi się, że jego stanowisko jest niezachwiane. I ten wniosek jest przemyślany. Bo ten go jak i co i dlaczego, bo taka rozmowa niekrótka. No i sugerowałem, że no, może za pochopnie, może to nie powiedział, że jest przekonany co do tego wniosku. No, ale oczywiście Państwo będziecie głosować, tak? Ja też jestem za tym, żeby nie obniżać pensji, bo jak Pani Basia powiedziała, burmistrz jest zawsze do naszej dyspozycji. Jak nie odbierze telefonu, kiedy coś potrzebujemy, to zawsze oddzwoni. Czy to jest noc, dzień, poniedziałek czy niedziela, nie ma różnicy. Ja myślę, że nie powinniśmy obniżać tej pensji. Zasłużył sobie na nią. Dziękuję. Czy tak Pani Rafała? Patrzę na wysokość tej pensji. Rozumiem. Stanowisko zarządzające jest to gdzieś sześciokrotność minimalnej krajowej, więc z jednej strony nie jest to mało, z drugiej strony czasem jak słucham, jakie rzeczy nie są zrobione i że tam gdzieś coś mieszkańcom nie pasuje, to mam wrażenie, że na przykład brakuje konsultacji ze specjalistami. I zastanawiam się, czy dobry zarządzający powinien być aż tak opłacany, czy może być na poziomie 5-4 minimalnych pensji, czy musi to być aż 6. Myślę, że pan burmistrz podjął decyzję, że sam, że chce obniżyć, to powinniśmy akurat zmieniać tej decyzji i wyłonić tej pensji, bo pewnie jest świadom tego, że nasza gmina będzie miała zapotrzebowanie na pieniądze i zrobił to pewnie świadomie, żeby też odciążyć ten budżet, skoro mu wystarcza na życie. Ja bym proponował, żeby zastanowić się, czy na pewno dodatek funkcyjny, dodatek specjalny na przykład, musimy przyznawać w ogóle. Ja może jako skarbnik nie powinnam być przeciw akurat o obronie zazwyczaj środków, natomiast akurat jeśli chodzi o przypadek pana burmistrza, ja uważam, że jest, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest ewenementem wśród wójtów, burmistrzów, ponieważ nawet godziny pracy, w jakich pan burmistrz przychodzi, jest to 7:30 do końca siedzi, a nawet taka sytuacja choćby z wczoraj, gdzie jechał na szkolenie, szkolenie się zaczęło w godzinę troszeczkę późniejszych, mieliśmy spotkanie, ponieważ też akurat jeszcze przy okazji wyszedł pożar, jest nieszczęśliwa tragedia. Siedzieliśmy i próbowaliśmy się połączyć również z innymi gminami. Nikogo z żadnych z burmistrzów wójtów nie było w tym czasie w pracy, ponieważ jechali na szkolenie w tym dniu. Pan burmistrz zawsze jest. Nawet jeśli to jest godzina, dwie, on i tak przyjeżdża, więc to jest jakby jeden punkt, ale drugi punkt, który mnie osobiście jako skarbnika zadziwia i co podziwiam panu burmistrzu, to, że on naprawdę walczy chleb o każdą złotówkę zewnętrzną. To nie tylko ja, tak? Nie tylko ja gdzieś tam patrzę, gdzie można, ale naprawdę stara się i walczy i nawet tego Państwo nie wiecie, jak jeździ, jak rozmawia, jak pyta, jak sam podpowiada pracownikom, zrób to, zrób to, zrób to, bo sam gdzieś doczytał, bo sam się dowiedział i jeździ i naprawdę staje na rzęsach, żeby te pieniądze zdobyć dla gminy, więc to, że będzie miał o 1500 zł mniej, to naprawdę jest nic w porównaniu z tym, co on zdobywa dla gminy, naprawdę, więc w moim odczuciu jest to niesprawiedliwe obniżenie tych pensji. Myślę, że jest bardzo ważne to, że burmistrz nie bierze delegacji. Też takich burmistrzów nie ma, to jest też a niestety, to nie są delegacje, to nie są małe pieniądze. Mimo, że codziennie są jakieś wyjazdy, jak nie do Szczecina, to gdzieś idzie i nie bierze tego pan burmistrz. Kilkakrotnie, tak jak pani burmistrz mówiła, jedynie gdzieś wyjazd do Warszawy, tak? A to się zdarzało 2 czy 3 razy. Najczęściej dwie osoby jedzie, bo na przykład tak. Forum samorządowe jest i wtedy na przykład czy pani skarb nie wyjechała, czy nie wiem, czy pani skarb. To w tym przypadku taka limity. A zapytam, a czy jest to niesprawiedliwe w oczach osoby, która ubiegała się o to obliczenie? Nie. Tego właśnie pan burmistrz sobie życzył. Mając dodatkowe środki w budżecie, nawet niskie, bo to jest tylko 1500 zł. Czy nie jesteśmy w stanie wygospodarować coś innego z tego tytułu? Przeznaczyć tego na coś innego? Na pewno znajdzie się jakaś dziura. Zawsze się znajdzie.
Proszę się znajdzie, ale też dlaczego kosztem? Dlatego, że pan się nie przetoczy. Proszę, tak. Ale czy nie byłoby jakimś uznaniem dla niego, gdybyście państwo teraz właśnie zaproponowali, że tego wniosku nie przyjmiecie pozytywnie, że jednak pozostawicie to wynagrodzenie na takim poziomie i to będzie właśnie wasze jakby takie uznanie za to, co zrobił. Docenienie pana burmistrza dla tych wszystkich. To znaczy, możemy tak to powiedzieć, że rzeczywiście no, wiele osób, tak jak tutaj państwo, że to jest duża kwota, że tak dalej, tak dalej. Proszę państwa, ja mam rozeznanie co do złotówki. Ile zarabiają, bo to też się porównywało, że najwięcej. No jest nieprawdą, że pan również tu, w Stepnicy, zarabia najwięcej w powiecie. Nieprawdą jest. Proszę zajrzeć sobie na oświadczenia majątkowe. Jeśli ktoś jest ciekawy i chce oceniać wielkości, to zawsze po wielkości właściwie się ocenia, prawda? My na pracownika jak patrzymy, to nie dlatego, że ładnie wygląda, że co? Nie dajemy jakąś tam dużą kwotę. Nie. Za to, co naprawdę wykonuje. Za wartość pracy, prawda? Tutaj burmistrzowie mają bardzo różnie. Nasz burmistrz nie ma najwyżej tylko tyle problemów. Obok sąsiad ma na przykład 208 tysięcy, tak? Przykładowo. Ale to jest też sprawa tym rady. I ludzie tak go doceniają widocznie tak i to tyle ma. Ja jeszcze tylko chciałam odmienić, że te kwoty, które są przyznane tutaj do wynagrodzenia pana burmistrza, to nie są kwoty wynagrodzenia z kosmosu po prostu, przyznane przez Radę. Tu są obowiązujące też przepisy Ministerstwa Finansów, które zakłada jakieś tam widełki i do jakichś tam kwot Rada może tylko te pensje przyznawać. I jest to wynagrodzenie pana burmistrza, uznaliśmy, że jest właśnie takim uhonorowaniem jego tej ciężkiej pracy w naszej gminie. Chciałbym jeszcze dodać, że jestem tak długo radnym, jak pan burmistrz i wcześniej pan wójt, jeszcze pan Ryszard i jeszcze tutaj kilku z koleżanek, kolegów radnych. I zawsze rozmowa z panem wójtem, później z burmistrzem na temat jego finansów, był to, sami państwo pamiętacie i wiecie, naprawdę ciężki temat, bo nigdy on nie chciał żadnej podwyżki czy czegoś takiego przyjąć, więc się wydaje, że przyjęcie teraz tej jeszcze obniżki no byłoby no nie fair z naszej strony. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Stepnica, proszę o podniesienie ręki. Dwie osoby. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Czy ktoś jest przeciw? Społeczna. Nie, budżetowa. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery osoby. Dziękuję. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza gminy, miasta i gminy Stepnica, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Przeciw. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 17 w sprawie uznania za zasadną lub niezasadną skargę na działalność burmistrza miasta i gminy Stepnica. Znaczy tak, nie wiem czy pan przewodniczący, bo to jest skarga na pana burmistrza, to nawet ja to nie wiem czy ja pan... Proszę pan, będzie chciał powiedzieć coś. Państwo dostaliście w dokumentach, pan Bartosz Wilk, pozwoleniowie, złożył skargę na działalność burmistrza gminy Stepnica. Podstawą skargi pana Wilka jest niezadowolenie ze sposobu załatwienia wniosku w gminie artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Mówiąc krótko, pan Bartosz Wilk złożył wniosek, aby stenogramy, czy też protokoły z posiedzenia sesji były publikowane
na stronie internetowej gminy, uzyskał odpowiedź, że no, pan burmistrz nie może wykonać jego, przychylić się do jego wniosku, ponieważ to, co dzieje się z protokołami, z nagraniami, normuje statut. I jedynie zmiana poczyniona przez radnych w tym przedmiocie, no, mogłaby być, jakby, no, ustalić prawo. Pan Bartosz Wilk nie zwrócił się do mnie jako do przewodniczącego Rady z wnioskiem, aby Rada rozpatrzyła jego wniosek o publikację tychże protokołów, a jedynie zwrócił się do nas ze skargą. Skarga jest oczywiście niezasadna i chciałbym Państwu rekomendować głosowanie o uznaniu tej skargi za niezasadną. Uzasadnienie krótkie do tego jest dołączone do projektu uchwały. Natomiast jeżeli będzie taka wola, to przy głosowaniu na sesji mogę Państwa zapoznać, a to dzisiaj, jak jest taka wola, ze stanowiskiem radcy prawnego i z takim dłuższym nieco uzasadnieniem co do zasadności tej skargi. Ponieważ skarga jest niezasadna. Tak w opinii radcy prawnego, jak i mojej osobistej, ja szukałem na ten temat różnego rodzaju rozstrzygnięć w internecie i tak mniej więcej w tym duchu, jak tutaj pan radca prawny. Proszę mi tutaj nie. Napisał tutaj na naszą prośbę, żeby wykładnie prawną dał. Takie podobne wykładnie wycelują już we wcześniejszych i nawet w ustaleniach sądowych, bo niektórzy myśli dalej z takim do sądu administracyjnego się zwracają. Także rekomenduję Państwu głosowanie jako uznanie skargi za niezasadne. Dziękuję bardzo za szczegółowe wyjaśnienie. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytanie? Tak, dodam no jeszcze, bo tak? Odpowiada pani, pani Mariola, że pan Bartosz Wilk zwrócił się z wnioskiem o to, żeby mu zdigitalizować, tak, bo to było wszystkie protokoły z komisji i z sesji. No nie, bo to nie kupowaliśmy tego, dostał to elektronicznie to dostał, tak. I od 2010 roku, 4 lata. No i poza tym tutaj w tym wniosku no, pisał, że i inne samorządy to robią, tak jak robią, ja to sprawdzałem na stronach, nawet i w powiecie tutaj, no jest tam jakieś śladowe znaki przy Biernowie, tam niektóre protokoły są, innych nie ma, to tak nieregularnie, raz tam ktoś opublikował, raz nie opublikował. Oczywiście myślę, że można by rozpatrzyć gdzieś tam kiedyś, czy byłoby zasadne. Działalność organów jest jawna i tutaj nic nie mam do bycia. Każdy może przyjść do urzędu, przeczytać sobie odpis, poprosić o kopię jakąś taką, no, żeby to przesłać na adres mailowy i tak dalej. Różne są jakby możliwości, no ale taki wniosek nie wpłynął do Biura Rady od pana Bartosza, a jedynie skarga na to, że pan wójt no, powiedział mu, co by nie zadowalało, prawda? No, no oczywiście, jak ktoś coś chce, a odpowiedź dostanie taka, która go nie zadowala, no to widzę, że coś mi się nie podoba. No, to jest zrozumiałe. Natomiast z formalno-prawnego punktu widzenia skarga jest zasadna. Dziękuję bardzo. Proszę panie. Do pani Marii pytanie, jak duże jest zainteresowanie tymi protokołami? Nie, no, załóżmy w ciągu miesiąca. Oprócz pana Wilka. Pan Wilk. No i pan przewodniczący. Ja wiem dobrze, że chyba pan kupił książkę przecież. Można obejrzeć w internecie nasze posiedzenia, także nie ma problemu. Pojedyncze były takie sygnały, że mail przesyłałam do protokoły, a to naprawdę pojedyncze. Ja tylko dodam jeszcze, że oczywiście, bo ja tu czytałem, pan jest aktywnym takim, dobrze, że ludzie aktywnie działają i chcą sobie zmieniać, natomiast
tak mówiąc już o życiu, to biorąc pod uwagę to, jak małe jest zainteresowanie społeczeństwa, na czym boleje pracą rady, radnych i tym, co się dzieje na komisjach, na sesjach, no to zainteresowanie jest żadne, prawda? I nawet jeżeli byśmy to publikowali, to pismo no, tam raz na jakiś czas, no ktoś mówi, no dobra, ale jak ktoś chce, to skorzysta, ale ma inne możliwości, też może skorzystać, a jakoś nikt się nie kwapi, niestety. No nikt się niestety nie kwapi. Proszę pana. Co do tego, jak widzimy, tu nie siedzi nikt. Nikt nas na żywo nie ogląda, a jednak te nagrania po 150 osób ogląda. Więc możliwe, że jeżeli udostępnimy te protokoły, to ktoś tam ściągnie je zainteresowany, a sam nie ma inicjatywy, żeby wystąpić. Więc może. Ale jak obejrzy, panie Rafale, nagranie z sesji, to jest lepsze niż protokół, bo protokół nie oddaje szczegółów. Bo z samej natury protokołu pisze się rzeczy ogólne, tylko jakby wnioski końcowe, to co było, głosowania i tak dalej, to jest lepsze jak protokół. To jest lepsze. Aczkolwiek na przykład czasem przydałoby się, żeby protokół był, bo nie zawsze na przykład człowiek ma czas, żeby podejść do gminy czy zadań, nie ma czasu, żeby wysłać maila, sobie przypomnieć gdzieś o godzinie 23, że powinien sobie protokół przeczytać, to by sobie spojrzał na blik, ściągnął, przeczytał, byłoby to dla nas korzystne, dla radnych, żeby przed sesją sprawdzić, czy zagłosujemy za tym protokołem, przyjąć go, czy nie, czy coś tam nam nie pasuje. To nie publikowane, tylko protokoły byłyby zatwierdzone, a nie przed zatwierdzeniem. No, to zatwierdzenie jest to dokument, tak? Który jest przegłosowany, przyjęty przez radę, tak? Bo on przecież może jeszcze ulec zmianie, tak? Każdorazowo. Przepraszam, to na tym rację, jak najbardziej. Ale co nie zmienia faktu, że można w początkowej wersji wideo udostępniać jako rada, a nie tylko jako, na przykład ja udostępniam tak, ponieważ taką mam ochotę i wolę. Jak mnie nie będzie, to pewnie nikt tego nie nagra, bo nawet jak prosiłem mieszkańców tam dwa lata temu kogokolwiek, żeby przyszedł nagrać, kiedy ja nie mogłem być, to nie ma chętnych. Nie, to ja się z panem zgadzam, ale jak wiadomo, każdy medal ma dwie strony, bo to jest jakieś dodatkowe zadanie, ktoś musi to zrobić. Nie mówię już o nagrywaniu, nawet i umieszczanie tego, to jest dodatkowe zadanie, prawda? I tych zadań pracownikom przybywa. My tutaj, z tego co usłyszeliśmy, zmniejszamy zatrudnienie, bo chcemy racjonalizować koszty, tak? No bo to są publiczne środki i trzeba je racjonalnie w sposób gospodarski wydawać. I teraz można to zrobić, no tylko pytanie, kto to będzie robił, za ile to będzie robił. I to jest jakby z jednej strony, no tak, fajnie, bo demokracja, bo społeczeństwo ma dostęp i tak dalej, a on i tak ma, my nie ograniczamy w żaden sposób dostępu. Ale to może potencjalnie generować dodatkowe koszta, bo zaraz będzie, że no, jakiś z komisji, no to i z sesji, prawda? Znaczy z sesji, to i z komisji, a może jak pan tutaj mówi, a jeszcze nagrania do tego, no to fizycznie ktoś to musi robić, to się nie bierze tak o nie wiadomo skąd i to po prostu potencjalnie rodzi następne koszta, nie? Pytanie, czy to aż ma takie znaczenie, no ja to ubolewam, że tak małe zainteresowanie jest społeczeństwa generalnie w Polsce, nie u nas przecież, bo to jest jakby i przez te 30 lat nowej demokracji bez mała nie zbudowaliśmy społeczeństwa obywatelskiego niestety, ani nie zbudowaliśmy